Przede wszystkim znowu Pony 7, przeciąg Factorio. Seria Liwy Skurczybyk. Dobra, w naszej faktorii brakuje żelaza. I zaraz coś z tym zrobimy. Mam 50 koparek. To powinno chyba wystarczyć. Mam troszkę taśmociągów, co może nie wystarczyć. Więc sobie wezmę jeszcze parę. I cóż. Bierzmy się do roboty. Że tutaj zwiększę troszkę zapas. Ponieważ 200 zapasu to może być troszkę mało w niektórych sytuacjach. Dobra. Produkcja ładnie stoi. Ale dobra. Jest wszystko ok. Jak widzimy, wszędzie brakuje nam po prostu rudy. Musimy produkować dużo więcej, gdybyśmy mieli więcej. O, patrzcie. Tak, nasze złoże już mocno się wyczerpuje. Okej, to posprzątam może przy okazji te, które już nie działają. Przy okazji to można zobaczyć, jak się przejdzie po prawej i tam jest przewidywalna ilość surowca. Jak nie ma nic, to znaczy, że już wykopała wszystko i że można to usunąć. Okej, dobra. Tutaj również ty skończyłaś pracę. Dziękuję ci za twój wkład w rozwój technologii, fabryki i wszystkiego. Na pewno skorzystam jeszcze z twoich usług w troszkę innym miejscu. Tak, kiedy już zaczniemy robić... Tutaj dalej się produkcja? Tak, tutaj dalej trwa produkcja. Dobra, to niech trwa. Kiedy już zaczniemy na serio robić rzeczy, tylko czekajcie chwilkę, o, okej, dobra, tak lepiej. Kiedy już zaczniemy na serio robić rzeczy w naszej fabryce, to żelazo topnieje dosyć szybko. Okej, wygląda na to, że po zminimalizowaniu gra cięła muzykę, trudno. Dobra. A to złoże jest chyba troszkę większe niż nasze oryginalne, więc może starczy na troszkę dłużej. Później będziemy musieli podłączyć to złoże. Się zastanawiam, czy już do nich nie użyć pociągów. Co prawda to nie jest jeszcze aż taka duża odległość, żebyśmy nie mogli przepuścić tutaj pasów. A pociąg bardzo szybko tutaj dojedzie na miejsce. A poza tym pociągi są fajne. Co prawda troszkę, myślę, że to troszkę dłużej nam zajmie czasu postawienie stacji pociągowej i wszystkich rzeczy do obsługi pociągu, niż po prostu poprowadzenie pasa. Ale tak jak wspomniałem, pociągi są fajne. Zwłaszcza Factorio. Jeżeli ktoś lubił grać w taką serię gier jak Transport Tycoon i uwielbiał tam pociągi, to Factorio również je pokocha. Ponieważ działają praktycznie tak samo. Co jest bardzo dużą zaletą. Dobra, mam dużo koparek. Więc myślę, że... Także postawię wszystkie, które mam. I potem zaczniemy prowadzić pasy. Okej, dobra, ty też jest okej. Mam jeszcze 6. Dobra, to niech tutaj jeszcze będzie trochę. No i dobra. Nie pociągnąłem energii, ale dobra, to jest zaraz pod nosem. Dobra. Tutaj idziemy. Podoba mi się ta funkcja, że można teraz podłączać wszystko do elektryczności optymalnie po prostu przeciągając myszką. Ułatwia to robotę. Czy nazwijmy to robotę. Dobra. Musimy jeszcze tutaj podłączyć do elektryczności. Wszystko. I nagle wszystko zacznie kopać. Ciach. Ślicznie. Przy okazji, jak tam nasza elektryczność? Mamy jeszcze duży zapas. Znaczy na razie mamy, ponieważ
Dużo rzeczy w fabryce stoi z powodu braku żelaza. Więc jak to naprawimy, produkcja musi. Zużycie prądu może ruszyć z kopyta. Okej. Dobra, jeszcze tutaj linia. No dobra. Naszym sposobem na rozwiązanie problemu z elektrycznością, który z pewnością niedługo się pojawi, będzie energia słoneczna. Ale zanim ją się zajmiemy, to się najpierw pobawimy takimi rzeczami jak roboty. Najpierw zbuduję roboty, dopiero później pobawimy się energią słoneczną. Ponieważ energia słoneczna wymaga od nas budowania dużej ilości paneli słonecznych, akumulatorów oraz stacji rozdzielczych. A roboty bardzo to ułatwiają. Dobra, wiecie co? Nie będę tutaj się za bardzo bawił. Może tak po prostu podoprowadzam te nowe linie do starych. I zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Dobra. Tutaj chcę to zrobić ładniej. Nie, w sumie. Tak może być. Dobra. I patrzcie, jak tony nowej rudy żelaza napływają do naszych przetapiaczy. Dobra, zobaczę, czy wszystko już będzie zapełnione, jak dojdzie ta fala. Fala jest zdecydowanie stabilna, więc nie powinno być problemów. I myślę, że zrobimy od razu tutaj trzecią linię wytapiania. Zwiększy to naszą produkcję żelaza o 50%. Tak, chyba pas wygląda dużo solidniej. Dobra, ty potrzebujesz kamienia. Czy mam przy sobie jeszcze jakieś piece? Chyba nie. A nie, mam stalowe piece. I to 27, więc powinno wystarczyć. Dobra. To walnijmy sobie na szybko linię. Dobra. Tutaj będzie odpływ. Okej. Jednak nie starczyło pasów. Tak jak wspomniałem, 200 pasów zapasu może czasami nie starczać. Okej. Dla ciebie tutaj przetrącimy. Wszystko działa. Ale mimo wszystko postawię tutaj linię. Okej. Para tak będziesz leciała. I podajniki. Para ciach. 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 Coś źle zrobiłem. A nie, okej, dobrze jest. Przewidziałem się. A teraz w drugą stronę. Trochę chyba będzie spaghetti z podłączaniem. Tak, z podłączaniem tutaj żelaza. Mogę zrobić to po prostu tak.
Okej, i tutaj coś przestało działać. Nie, okej, tutaj dobrze działa. Aha. Dobra, jak to tutaj chcemy zrobić? Potrzebuję rozdzielacza tutaj. To nie zadziała. Bu, 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 bu. Może po prostu wyżej zrobię ten rozdzielacz i tam się będę martwił. Okej. Tak, wiem, że to wszystko rozłączy. Też nie zadziała. Okej, to jest mała zagwozdka logistyczna, że to przeniosę troszkę dalej. Okej. I zobaczmy. Potrzebujemy pas. Okej, dobra, teraz już wiem, jak to zrobić. Tak. I tutaj rozdzielacz. Ślicznie. Dobra. Jeszcze tutaj poprawić to w ten sposób. Dobra, ciekawi mnie, czy ten pas zasili wszystkie te wytapiacze. Jak nie, będę musiał to tutaj go tu jakoś rozdzielić albo przyspieszyć. Ale na razie nie robię sobie problemu. Dobra. Tak i tak. Tak będzie działać. No i dobra, jeszcze tylko ten pas muszę przedłużyć. Wszystko wygląda na to, że działa mniej więcej sprawnie poza tym pasem. Co możemy zrobić, to tak. To tutaj skasujemy. A żelazo poprowadzimy stąd. I teraz powinno działać ok. No, voilà. Chyba wszystko działa. Dobra, tutaj brakuje teraz żelaza. Ja aż za wolny pas tutaj dałem. Dobra, myślę, że jak tutaj dajemy po prostu ten sposób oraz czerwony rozdzielacz, to powinno działać. Okej, dobra, działa. Więc nie będę w takim razie zmieniał. Skoro działa, to działa, więc jest spoko. No i dobra, pozbędę się
Tego. W sumie tego też. Oj, patrzcie, jakie mamy teraz ładne pasy żelaza. Wygląda na to, że mamy starczącą produkcję na jakiś czas. Za tym, że tutaj nadal trafia niewystarczająco. Okej. Czy jak zrobię tak, to wystarczy? Okej, dobra. Już leci tutaj pełen pas. To na razie blokuje produkcję naszych niebieskich pakietów. Okej, powoli się pas zapełnia. Ale czy starczy? Tak trochę wolno to działa. Dobra, tak. Zobaczcie, na dużo jeszcze tutaj miejsca zostaje. I to mnie bardzo niepokoi. Dobra, na razie nie mam pomysłu, jakby można to zwiększyć wydajność tego. Nie mam kompletnie. Za tym, że można by tu dać po prostu czerwone pasy. Dobra. Zobaczymy, czy to przyspieszy sytuację. Okej. Dobra. Czerwony rozdzielacz. Czerwone pasy. Już dam. Okej, dobra. Teraz już dużo lepszy strumień leci. Dobra, tylko tutaj jeszcze musimy wymienić. Tak, podziemne. Już będzie ok. Dobra. Daj mi to. Tak. I voilà. Dobra. Teraz ładnie leci. Dobra. Nasza produkcja niebieskich pakietów powinna ruszyć z kopyta. Dobra. Czy mamy jeszcze jakieś problemy w fabryce? Tutaj wszystko stoi. Tak, tutaj również stoi. Mamy zapas militarny, bo chcę dokończyć to badanie. Może wiecie co, może zamienimy się na razie na coś innego. Na przykład na działka laserowe. Ciach! W międzyczasie tutaj się dobuduje trochę niebieskich pakietów i potem dokończymy tamto badanie. Okej, dobra, już robi się tutaj zapas, więc znaczy, że działa dobrze. No i dobra. W takim razie powróćmy do naszej sprawy kwasu siarkowego. Potrzebujemy do tego żelaza. Tak. Kwas siarkowy mamy. Tutaj. Tak, płytki żelaza, którą musimy jakoś nieszczęśnie przyciągnąć aż tam. W sumie możemy zrobić tutaj małe spaghetti i tędy to puścić. Okej, znowu tutaj brakuje żelaza, więc może nie do końca to pomogło.
Chyba będę musiał tutaj puścić dwie oddzielne po prostu linie z żelazem. Może to by pomogło. Póki co nie mam pojęcia. Albo zrobić układy z licznikami. Gdzieś one są tutaj, liczniki. Tutaj, tak, sterownik decyzyjny oraz licznik, sterownik arytmetyczny, tak. One by robiły coś takiego, żeby zliczały liczbę żelaza, które płynie po tej ścieżce. I jeżeli tak długo jak nie jest ona pełna, to by puszczały wszystko na tą ścieżkę. I to by pomogło temu problemowi. Ale to nie jest coś, czym na razie chcę mi się zbytnio zajmować. Więc na razie zróbmy nasz kwas siarkowy. I później zajmiemy się innymi problemami. Okej. Może ty bądź tak jak byłeś. Ja się tutaj po prostu przekopię. No i dobra, skąd chcemy ładować ten kwas siarkowy? Z góry. W sumie to nie ma znaczenia. Możemy ładować to z góry. Tak. Tylko tu jest za mało miejsca. I w takim razie będziemy ładować z dołu. Nie ma problemu. Dołu też będziemy potrzebowali na to sporo miejsca. Dobra, będziemy musieli zrobić coś takiego. Czyli tutaj musi lecieć pas. No i dobra. O, właśnie. Zapomniałem o siarce. Dobra, jak szybko to się produkuje? Jedna sekunda i potrzebuję całkiem sporo tej siarki. I co z tym możemy zrobić? Możemy zrobić to pod ziemią. W ten sposób. Teraz moglibyśmy tutaj coś takiego zrobić. Okej. I tędy dostarczymy sobie siarkę. Którą musimy najpierw wypakować. No, ślicznie. Jeden podajnik nie wystarczy, żeby to zapakować wystarczająco szybko. Zamiast tak robić, zrobimy to jeszcze sprytniej. Okej. Tutaj damy szybki. No! Dobra, nadal nie wystarczy, ale nie wystarcza już troszkę mniej. Dobra, ślicznie, ślicznie. Bardzo mi się to podoba. Mówiąc, bardzo mi się to podoba, mam na myśli średnio mi się to podoba. Ale działa. Ale działa. Dobra. Postawmy sobie jakiś zbiornik na kwas siarkowy. Miałem produkcję tego. Akurat mam jeszcze trochę w zanadrzu, świetnie.
Serowe działka, czy wszystko działa? Nie wszystko działa. Nie, aż derpnąłem się. Okej. Teraz będzie wszystko działać. Tylko to muszę... Dobra. Ale teraz już będzie działać. Dobra, problem się pojawi niedługo, kiedy będziemy chcieli doprowadzić tutaj więcej rodzajów. Ponieważ jak widzicie, już nie możemy dobudować tej trzeciej linii, bo nie moglibyśmy do niej jakichś sięgnąć. A potrzebujemy jeszcze doprowadzić tutaj dwa rodzaje, przynajmniej nauki. Znaczy, tak, przynajmniej dwa rodzaje. Będziemy mieli jeszcze pakiety, pakiety produkcyjne, pakiety zaawansowane i później jeszcze pakiety kosmiczne. Ale będziemy to robić tak, że będziemy je ładować od góry. Ale to później zobaczycie, jak już pojawi się nam ten problem. Póki co jeden zbiornik na siarkę zdecydowanie wystarczy. Dobra. I to będzie nasza produkcja. Ile, jaką ty masz pojemność? Chciałem sprawdzić pojemność jego. On już powinien mieć dwa pojemności, ale... Ale nie widzę tego. Okej, dobra. Jesteśmy... Uszkodzili nas. Dobra. Okej, mamy w końcu działka laserowa. Świetnie. To nam pomoże z rzeczami. Zwiększona ładowność podawników. Okej, dobra. Tam to zwiększyło tylko ławę podajników masowych. To nam zwiększy podajników wszystkich pojemność, więc to chcemy teraz. Tam jesteśmy atakowani szybko, szybko, zanim nam coś poniszczą. Chociaż chyba nie zdążyli nam poniszczyć, tylko po prostu zdążyli dojść. O nie, już niszczą. Tak, plujka tutaj jedna była. Okej. I tutaj zniszczyło jeden taśmociąg. Dobra. Akurat działka w zanadrzu to ciach. Ciach. W przyszłości zaczniemy powoli tutaj robić działka laserowe. Ale po kolei. O, miedzi zaczyna nam brakować. Przynajmniej jest duże zużycie. Dobra, fajnie, będziemy musieli sobie dostawić kolejną linię miedzi produkcyjną. Dobra, jak naszą kopalnią mamy jeszcze sporo miedzi. Tutaj mamy drugą, jakby co, więc nie widzę póki co problemu. Jak z tym? Okej, dobra. Teraz zaczęło sprawnie działać, nie wiem czemu, ale dobra. Okej, bo się zrobił zapas. Dobra, to troszkę nie rozwiązuje problemu, ale... Ale dobra, okej. Chcemy sobie teraz zaplanować produkcję baterii, ponieważ przy produkcji baterii będziemy produkowali również parę innych rzeczy. Okej, dobra, pytanie, czego potrzebują za zaawansowane pakiety? Potrzebują baterii. Okej, więc będziemy również tego potrzebowali dwa zaawansowanych pakietów w przyszłości. Ale przy produkcjach baterii chcemy sobie postawić jeszcze parę innych rzeczy. Między innymi... Okej, gdzie nas atakują? Na górze. Ale to był mały atak. Dobra. Wracając do tego, co mówiłem. Chcemy sobie zbudować tam produkcję szkieletów latających robotów. Przy okazji będziemy musieli zbudować produkcję silników i silników elektrycznych. Przy baterii również chcemy sobie zbudować produkcję akumulatorów,
Gdzie je mamy? Gdzie je mamy? Gdzieś tutaj są. A może ich jeszcze nie blokowałem. W każdym razie chcemy tam je postawić przy produkcji baterii oraz działko laserowe. Jest moje działko laserowe. Działko laserowe, które również wymaga baterii. Więc tak, gdzieś tutaj otworzymy dużą fabrykę baterii, a zaraz poniżej otworzymy dużą fabrykę różnych rzeczy, które wymagają tych baterii. A potem będziemy również musieli dojść do produkcyjnych pakietów naukowych, które będą już troszkę irytujące do wytworzenia. Dobra, to nam pomoże z różnymi rzeczami. To wróćmy do naszych militarnych rzeczy. Zwiększmy siłę ognia broni automatycznej. Tak, ponieważ będziemy potrzebowali pielców elektrycznych do tego. A piece elektryczne wymagają przetopionego kamienia, którego nie mam tutaj nigdzie zbyt dużo. Stało nam mi tu tylko troszkę tutaj. O, patrzcie, tutaj jaki. O, patrzcie, tutaj się zmory musiały gdzieś zaląć. Dobra, to jednak mamy sporą fabrykę. A tutaj musiały sobie zbudować leżę. Okej, to niedobrze, bo znaczy, że zaraz mnie tam zaatakują na północy. Tam, gdzie jest produkcja, raczej kopalnia. Okej. Parę drzew zaliczyłem. Tak, ponieważ kopacze również emitują zanieczyszczenie. Okej, nie, po prostu zbierały się do ataku. Ale dobra, i tak zrobiły sobie tutaj bazę, której wcześniej nie widzieliśmy. Tak, to widzicie, była nowa baza, ponieważ jeszcze się stawiała. Okej. Trzeba się naprawić szybko. Won. 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 Tak, te średnie robale póki co są troszkę poza naszymi możliwościami jeszcze. A to się zmieni. Będziemy mieli już laserowe działka. Wow, jaki wy macie zasięg? Serio? Tak daleko mnie jeszcze atakujecie? Może zbieracie się do ataku? No tam cały czas się po prostu zbierały do ataku. Tak sądzę. Dobra. Patrzmy tutaj sytuację. Dobra, to jest ogarnięte. Te nie powinny na razie stanowić problemu. Więc myślę, że postawię tutaj po prostu działko. Na straży. I to na razie będzie załatwienie tego problemu. Okej, dobra. Co chcemy jeszcze? Szybkostrzelność. Okej, to już będzie wymagało sporo. Dobra, dokończmy może to. No i dobra. Okej, czy to jest jakieś nowe siedlisko tutaj? Nie, to już było. Okej, dobra. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, produkcja baterii. Rozpoczniemy również produkcję silników elektrycznych oraz szkieletów do... Czekajcie, muszę się przebić przez te drzewa, zanim dokończę myśl. Szkieletów do robotów,
Dzięki czemu będziemy już powoli stawiać naszą sieć logistyczną, sieć robotową, która będzie fajna i będzie miła i będzie fajnie działała. Zresztą zobaczycie. Później również zaczniemy produkcję działek laserowych i powoli zaczniemy sprzątać troszkę więcej naszych sąsiadów. Przynajmniej tych, którym robimy smród na działce i nas przez to nie lubią. Okej. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!